Większość najbogatszych yy, wcale nie płaci, w, nie płaci złotówki, nawet podatku od zysków kapitałowych w Polsce, bo posiadają swoje udziały poprzez różne spółki zagraniczne, fundacje itd. Tak I choćby przykładem sztandarowym, o którym tutaj rozmawialiśmy przed programem, jest yy, tutaj pan, pan Brzoska, który się chwali, jak to dużo Inpost zapłacił w Polsce podatku od dochodów osób prawnych, czyli CIT-u, ale. Prywatnie może ma jakieś inne y, dochody kapitałowe, ale na pewno od dochodów z impostu, od dochodów kapitałowych z impostu, na pewno złotówki nie płaci w Polsce, dlatego że te akcje w impoście posiada przez spółkę na Malcie i później jeszcze ma fundację w Liechtensteinie. Także tam na pewno jest blisko zera opodatkowanie, może płaci 1%, tak? I to jeszcze w tamtych krajach, a, na, a nic nie płaci w Polsce.